Jarek Bentlejewski, Automobil Klub Bydgoski. Dzisiejsza impreza to siódma runda bydgoskiego mistrza kierownicy, imprezy cyklicznej organizowanej przez Automobil Klub Bydgoski. Jeździmy tutaj na torze kartingowym w Bydgoszczy już od kilku lat, organizujemy imprezy dla amatorów. Organizujemy takie imprezy, żeby każdy mógł poznać samochód, spróbować swoich możliwości, zdobyć jakiś puchar, jakąś nagrodę. Też muszą być jakieś ciekawostki dla ludzi, żeby mogły się zmierzyć samochody cywilne z samochodami przygotowanymi do rajdów. Ale głównie chodzi nam o szkolenie techniki jazdy, te beczki, szykany, nawroty i różne przyczepności trasy, czyli lód, śnieg, deszcz. To wszystko sprawia, że kierowcy bardziej opanowują, bardziej czują swój samochód. W dniu dzisiejszym jest siódma runda, to jest ostatnia w tym sezonie. Specjalna runda, bo zaprosiliśmy dzisiaj motocyklistów, którzy próbują i chcą pokazać, kto jest szybszy na torze, czy samochody, czy motory. Na razie wygrywają motocykliści, ale zobaczymy, nasi chłopacy, kierowcy samochodów nie pokazali jeszcze wszystkiego, na co ich stać. I mam nadzieję, że się poprawią. Ta akcja to jest działanie Automobil Klubu Bydgoskiego. My organizujemy imprezy w całej Polsce, organizujemy rally sprinty dla amatorów, ale i też dla takich, można powiedzieć, półzawodowców po całej Polsce, a tutaj po to, żeby lokalnych kierowców przyciągnąć w takich szybkich samochodzikach, żeby mogli pojeździć, żeby mieli gdzie. Nasz tor tutaj zbudowany w zeszłym roku przez PZMOT jest fajnym miejscem, naprawdę można tutaj spróbować swoich sił. Przyjeżdża do nas ponad 30 zawsze zawodników, 35 do 40 nawet i próbujemy, mówię, zimą, latem, wtedy kiedy się da. Chciałem podziękować grupie V8 Team za pomoc w organizacji. Oczywiście pozostałym sponsorom naszej imprezy również. Dziękuję bardzo.